Prowadząc wspólne życie, nie zastanawiamy się nad tym, co w naszym domu należy do kogo. Z samochodu czy komputera korzystamy wspólnie, żyjemy we wspólnym mieszkaniu, często zakupionym za wspólne pieniądze. Przyczyn rozpadu małżeństw jest wiele, ale jest jedna cecha każdego z rozwodów. Zaczynają tworzyć się podziały. To, co wspólne, zamienia się na moje i twoje. W jaki sposób poprowadzić granice tych podziałów, żeby nie tracić ani czasu, ani pieniędzy? Dzień dobry, nazywam się Kamil Jura i jestem prawnikiem i mediatorem rozwodowym w Nowym Etapie. Przy rozwodzie mówimy o dwóch kategoriach majątku. Majątku osobistym oraz majątku wspólnym. Pierwszy z nich, majątek osobisty, to wszystko, co posiada osoba przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeśli na przykład miałeś samochód lub mieszkanie, które było twoją własnością przed ślubem, tutaj łatwo ustalić, co będzie twoje również po rozwodzie. Podobnie jest w przypadku darowizn lub spadku. Należą one do tego małżonka, który taki spadek lub darowiznę otrzymał. Zdarzają się jednak kwestie sporne, na przykład jeśli samochód był kupiony za wspólne pieniądze narzeczonych, a zarejestrowany jest tylko na jednego z nich, tego typu konflikty zaczynają się nawarstwiać, kiedy wspólne życie małżonków przed ślubem trwało wiele lat. Podobnie trudne jest wyznaczenie granic majątku w przypadku wspólności majątkowej. Czym jest ta wspólność? Powstała ona w momencie zawarcia małżeństwa. Od momentu ślubu zarobki, premie, praktycznie wszystkie wpływy na konto bankowe stają się wspólną własnością współmałżonków, niezależnie od tego, jak duże jest to wynagrodzenie. Żyjąc w tak bliskim związku, również finansowym, przez wiele lat granice między własnością osobistą a wspólną zupełnie się zacierają. Tradycyjny proces sądowy jest wtedy próbą odtworzenia praw do poszczególnych elementów majątku każdej ze stron. Takie działanie jest niezwykle czasochłonne, bo każda wartościowa część majątku, o którą toczy się spór, powinna być odpowiednio udokumentowana. Każda kolejna rozprawa to oprócz czasu mnożące się koszty. Ze swojego doświadczenia wiem, że to właśnie kwestie majątkowe są czynnikiem wydłużającym procesy sądowe. Dlaczego więc nie rozwiązać tej sprawy pozasądowo? Niewiele osób wie, że można w trakcie rozmowy wspólnie podzielić majątek według własnych kryteriów, nie angażując w to adwokatów. A co najważniejsze, w trakcie takiej rozmowy podział zostanie ustalony nie według suchych faktów i aktów własności, a waszych indywidualnych potrzeb. Takie rozmowy, rozmowy mediacyjne, przeprowadzamy w Nowym Etapie. To może wydawać się absurdalne. Skąd mam mieć pewność, że uda się podzielić majątek polubownie z osobą, z którą nie chcę już dalej mieć nic wspólnego? Rozumiem tę obawę. Moim obowiązkiem jako mediatora jest dbanie o komfort i odpowiednie przeprowadzenie takiej dyskusji. Mediator zwraca uwagę, żeby nie pominąć żadnej kwestii spornej i nie pokrzywdzić żadnej ze stron. Celem rozmów mediacyjnych ma być gotowe rozwiązanie, które na pierwszej rozprawie zostanie zatwierdzone przez sąd. Oglądasz ten film, więc prawdopodobnie jesteś zdecydowany na rozwód. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji w linku w opisie i zdecyduj się na rozwód z klasą. Bez wojny na sali sądowej i kosztów, które uszczuplą twój majątek. Mediacja rozwiązuje sprawy sporne sprawnie i szybko. Mamy za sobą już ponad 400 rozmów mediacyjnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwodu, zasubskrybuj kanał. Nie zabraknie tu treści, które pomogą ci lepiej przygotować się do procesu rozwodowego. Pozdrawiam!